Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapi, witam was w pierwszym odcinku z MLS Dream League. Było wprowadzenie, było przedstawienie mojego składu, więc czas zacząć podboje w lidze 10. Mam nadzieję, że się uda wygrać, bo nie chcę wykonywać tego cholernego No Condition Challenge. No nie życzę też źle Ozjemu, ale no ja na pewno nie chcę tego wykonywać. Miejmy nadzieję, że w szybkim tempie uda nam się dojść do najwyższej ligi. Pośród 30 meczów, no 30 meczów, to ile ja mogę tam dojść? No zobaczymy. Udało nam się zająć pierwszego przeciwnika? Udało nam się zająć pierwszego przeciwnika, więc jedziemy. Mam stroje PSG i Milanu, będę musiał wziąć PSG, żeby była jakaś różnorodność. No i zapraszam was na skróty pierwszego spotkania. Jeszcze oczywiście przedstawienie składu przeciwnika, no wiadomo, to jest 10 liga, więc nie ma lewy pomocnik na środkowej obronie. No i Robben na ataku, oczywiście wypożyczony. Mi się powinno grać trochę lepiej, no bo mam ogólnie skład lepszy, pomimo że mam samych brązowych graczy. No ale miejmy nadzieję, że się uda. MLS Dream League, zaczynamy. No i to gospodarze zaczynają na Town Park. Miejmy nadzieję, że uda się z nimi wygrać. Ale zaraz, Robben tu wjeżdża jak po swoje. Arjen Robben świetnie teraz popisał się Bono, ile się nie mylę. Ależ tutaj miałem stracha, że stracę już pierwszą bramkę w pierwszych minutach, no ale nie, i teraz Jackson się rozpędza. Jackson, ależ tutaj świetnie teraz popisał się Jackson prędkością. O, ależ teraz wyminął przeciwnika Jackson. Wypaczył Chapmana. Chapman! Niestety nie. A przepraszam też również za mój głos, ale jestem lekko zakatarzony i chory, ale jestem w stanie to dla was nagrać. Aż teraz piłka do Finlaya, Finley, ale łapie to Roberts. I tak ryzykownie trochę mój przeciwnik. Delgado, ale dobry wcisk obrońcy mojego przeciwnika. No i widzę, że tylko szuka na Robbena, więc Robben będzie poczuje się w końcu jak u siebie, czyli nie będzie nikomu podawał. Hamilton, no niestety. Brakuje mu trochę tego dribblingu. No i jest wypuszczenie do Findlaya. Findlay! Mamy 1-0 w 35 minucie. Miało to być zamarkowanie strzału, ale to był dobre uderzenie Findlaya. Nie wiem, co ja robię z tymi rękoma, jakieś dziwne gestykulacje. No ale jest 1-0. Dobra piłka, przeanalizujmy to. Tu mówię, to miało być zamarkowanie. Tu jeszcze przeciwnik próbował robić ślizg. Dobre uderzenie Findlaya. I mamy 1-0. Nie no, nie. No, tylko nie rage quit. Arjen Robben, poprzeczka tym razem nas ratuje. Ależ teraz mieliśmy dużo szczęścia. No ale zaraz, to już jest kontra. Nie ma obrony. Sam Hamilton wypuszcza sobie tą piłkę. Hamilton, ale Jezu, chyba go pierwszego zmienię na jakiegoś srebrnego zawodnika z Toronto. Jackson. Jackson, ajajajajaj. What the f... Dobra, nas wywaliło, obydwu czy go wywaliło? Otrzymuję monetę za grę. Nie, dobra, jego wywaliło, albo on z rage quitował, mamy 3 punkty, a... No dobra, czyli możemy ulepszać. Czyli możemy sobie ulepszyć kogoś. I tak jak mówiłem, chyba tego Hamiltona wymienię. Podczas tego, że jest szybki, jak no nie potrafię nim grać. No ma dobre statystyki, jest wysoki, ale... Dobra, dajcie mi chwilę, postaram się znaleźć jakiegoś srebrnego napastnika z Toronto. Okej, okay, nasz pierwszy upgrade to jest Aldi Torre. Ja go kojarzę, to jest naprawdę dobry zawodnik. Może ma tempa trochę mniej, ale ma już lepsze statystyki. A więc Aldi Torre, witaj w naszym składzie. Lądujesz za Hamiltona, a Hamilton ląduje na naszej ławce. Znaczy, naszym klubie. Mam nadzieję, że to wzmocnienie Aldi Torre coś pomoże. No i zapraszam was na skróty drugiego spotkania. Okej, po jakichś 5 dniach wyszukiwania mamy drugiego przeciwnika. No i ten skład już jest trochę lepszy, ale no ma więcej zgrania. No ma na pewno więcej zgrania. No zobaczymy, czy uda mi się z nim wygrać. Zobaczymy, jak się będzie spisywał Aldi Torre, czy będzie lepszy od Hamiltona, pomimo że ma trochę mniej tempa, ale ma inne lepsze statystyki. Ale już widzę, że ma trochę lepszy dribbling. No i to jest faul, panie sędzio. I mamy rzut wolny, tylko tak, no nie, Bono nie będzie uderzał. Kto ma takie dobre rzuty wolne? Dobra, Aldi Torre, zdecydowanie Aldi Torre. 30 metrów, czy ja to umieszczę w siatce? Aldi Torre, to jest 1-0 w
trzeciej minucie! Alditore, Jezus Maria! Jezusie! Ależ to była petarda, Alditore! Nad murem, prawie że w okienko! Jezu, widzieliście pierwszy raz moją reakcję na żywo z kamerką i Alditore! Josie Alditore, wiem, że już jest na pewno lepszy niż Hamilton. Silniejszy, lepsze rzuty wolne. Jezus Maria, aż mnie gardło tego boli, ale boli mnie cały czas, bo jestem chory. Wow. Wow, oby więcej takich bramek w tej serii. Bez komentarza. Findlay znajduje Alditore. Alditore! Teraz się pomylił. I to znacznie się pomylił, niestety. No ale... Ale cóż, Findlay! Ajajajajaj. Ej! Czy to będzie bramka, rzut karny? Jej. Aj, to było niepotrzebne, Mogłem bezpiecznie wejść w to pole karne. Będzie wykonywał to Torre. Czuję, że w prawo przeszczelił nad poprzeczką. Mamy trochę szczęścia. No i dobrze, bo szczęście w tej serii będzie nam trochę potrzebne. Oczywiście na początku, jak mamy samych srebrnych zawodników. Tak wam na razie powiem, póki się nic nie dzieje, że nigdy nie miałem styczności z brązowymi kartami. To znaczy, że nigdy nie miałem składów, które choćby posiadały brązową kartę. No teraz Findlay! 2-1, a więc ten, na którego liczyłem od początku, strzela bramkę. Trochę na farcie, bo trochę miałem spóźniony zapłon. Ale jest 2-1 w 38 minucie. Tak jak mówiłem, nigdy nie miałem styczności z brązowymi kartami, a więc tak naprawdę jest mój pierwszy skład, w którym gram praktycznie samymi brązowymi kartami. Wyjątkiem tu jest Jackson i Alditore, ale to dlatego, że Jackson, bo nie było żadnego brązowego zawodnika, a Alditore to już jest ulepszenie. Lovitz wjechał w pole karne i mamy 3-1. Świetnie. No i celebruj, tak jest, zatań sobie ten taniec. Lovitz, nasz lewy pomocnik, zdobywa bramkę na 3-1. No idzie dobrze. Faktycznie, jak się ma cały zespół rozsądnie złożonych zawodników, na przykład takich brązowych, nie mówię, bo może być w ogóle cały brązowy skład, ale to nie musi być drużyna Toronto, tak jak w moim przypadku, no ale zaraz Findlay. I rzut karny w 64 minucie. No i żółty kartonik. Oczywiście Bono nie... O Jezu, tam się zbagowało. Bono nie będzie wykonywał tego rzutu karnego. Podejdzie do tego, o, po prostu Alditore. Mocno w lewy górny róg. Okienko Alditore. 4-1. Szybkie te dwie bramki, no ale... To jest na razie Liga 10, nie ma czym się zachwycać. Większość składów moich przeciwników tak będzie wyglądać, ale szacun dla niego, że jeszcze nie wychodzi. Naprawdę szacun. Findlay, Alditore, ależ... No to powinna być czerwona kartka jednak dla mojego przeciwnika i tak jest. Jest bezpośrednio czerwona kartka dla Founiera. No nie będzie tego wykonywał Bono, tylko ponownie Alditore. No zobaczymy, czy mu się uda, trochę bardziej do środka, więcej siły. Alditore nad bramką. No i... Plea! I mamy stupek, ale dobitka oczywiście. Przepraszam za to, ale uszy mi się zatkały. Mamy 4 do 2. No i raczej tego zwycięstwa nikt nam nie odbierze, a więc kolejny upgrade. Teraz się zastanawiam tak, kto będzie tym upgrade'owanym. Teraz jeszcze jedna prospora piłka do Alditore, ale nie zdążył. No i mamy koniec tego spotkania. 4-2, druga wygrana, piękna bramka Alditore. Oczywiście on zawodnikiem spotkania dwie bramki, Chapman dwa razy asystował. 495 końców za mecz. No przeważałem w tym spotkaniu, nie ma co ukrywać. Mamy już dwa zwycięstwa składem MLS Dream League. Mam równe 6400. No i co, teraz się zastanawiam, kogo ulepszyć, bo oczywiście wygrana, to mogę sobie kogoś... Aha. No dobra. Dajcie mi chwilę. Okej, wybaczcie za to krótkie cięcie, ale no niestety FIFA mi się zmroziła, a w międzyczasie zakupiłem nowe ulepszenie, a tym nowym ulepszeniem jest środkowy obrońca, którym jest Damien Perkins. No może nie jest zbyt szybki, ale jest w miarę wysoki, ma dobrą fizyczność.
No i co, tak się teraz zastanawiam, jakie będą moje kolejne upgrade'y. Myślę, że pójdziemy w tego lewego obrońcę, żeby zamienić tego Manelle. No i tak. No i to chyba wszystko. Jeszcze tak myślę na tą środkową pomocą, ale na razie środek pomocy radzi sobie dobrze. A więc okej, nie zapomnijcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, zasubskrybujcie również kanał Ozziego, którego link macie w komentarzach. No i co? Widzimy się za tydzień. Ja się z wami żegnam. Cześć!